Więc czytamy stacyjkę Audi A6 C6 o takich numerach. EEPROM 24C02 podłączony też przez szczypce iProc Plus, Kron. Tak to wygląda. Dla zainteresowanych stacyjka nie jest zamkiem, czyli każdy kluczyk, obojętnie jaki włożycie do środka, będzie przekręcał stacyjkę. Tylko tam jest problem z kodowaniem tego kluczyka w stacyjce, żeby ona go rozpoznawała. Tutaj tradycyjnie ustawiamy 24C02. Jak widać, bajty, które chcemy szczytywać, to wiadomo, tutaj jest tylko 8. No i czytamy. Dewiz nie odpowiada. Czasami tak się zdarza. Za drugim razem, jak widać, zadziałało. Trzeba spróbować dwa razy czy trzy razy i patrzeć, czy tutaj się wartości nie zmieniają. No, nie zmieniły się, ale weryfikację trzeba zawsze zrobić przed zapisaniem. Czyli zapisujemy po weryfikacji. Możemy zweryfikować nawet kilka razy. Dla pewności, żeby to wiadomo było, że te bajty, że to wszystko wygląda tak, jak ma być zakodowane później. No i zapisujemy tam, gdzie jest nam to potrzebne do dalszego działania. Tak jak mówię, częstą przyczyną tego, że stacyjki się psują, czy brudzą, czy coś się z nimi dzieje w środku, to jest to, że tam w środku w zamku zbieram się takie kudły. Ja już to wyczyściłem. Tam się zbierają w środku takie kudły, a tam pod spodem, jak zobaczycie, tam są mikrostyki. Tam pod stacyjką, jakby to ten cały plastik rozmontować. Zdejmę te szczypce, żeby się zwarcie nie zrobiło. Tam, jak zobaczycie, tam są mikrostyki, które działają, dają sygnał. Po prostu jak kluczyk zostanie włożony do środka, one zostają naciskane i wiadomo, tymi kabelkami tutaj, tak to wygląda, tymi kabelkami idą sygnały do różnych tam, no wiadomo, jak włożymy tylko do stacyjki kluczyk, no to kabelkami idzie sygnał na przykład do radia, żeby radio można było włączyć, czy uchylić szyby, czy no, w zależności od tego, jak to jest wszystko zakodowane, wiadomo. No ale tak to wygląda, także czasami wystarczy wyjąć stacyjkę i ją wyczyścić tam w środku, żeby po prostu te piny, te mikrostyki nie wieszały się, bo to jest często też przyczyna rozładowywania akumulatora, że któryś z tych pinów tam w środku zostanie zablokowany brudem, jest ciągle wciśnięty i na przykład idzie prąd na raz.